Historia o synu Margotta, czy tak jak inaczej byśmy ją nazwali, o miłosiernym ojcu albo starszym bracie, pewnie przez wielu z Was już była tyle razy usłyszana czy przemedytowana, że trudno wyjąć z tej Ewangelii jakieś świeżynki dla siebie. Ja spróbuję w trzech miejscach tę Ewangelię dzisiaj dotknąć i wyłowić coś starego, ale jednak z nową mocą. Zawsze nam jest ta interpretacja przypowieści potrzebna. Pierwszy punkt, pierwsze miejsce. Czasami bardzo upraszczamy odejście syna z domu jego ojca. A to uproszczenie polega na tym, że najchętniej byśmy widzieli tego synka jako mamy synka. Najlepiej by było, gdyby w ogóle z domu nie wychodził, powinien zostać, cały czas być przytulony do swojego tatusia i udawać takiego niezdarę życiowego, który powinien nieustannie dziękować, że ma tatusia i może przy nim być do końca życia. Jeżeli ktoś tak czasami upraszcza słuchami dzisiejszej Ewangelii, to proszę wykreślić taką interpretację ze swojej kochanej główki, bo Panu Bogu na tym w ogóle nie zależy, żebyśmy tak ją rozumieli. A jak słucham niejednej kazuistyki, to takie odnoszę wrażenie, że źle się dzieje, jak człowiek się usamodzielnia. Ja jeszcze mówię w tym ostatecznym odniesieniu co do tego wątku. Nieprawdą jest to, że przypowieść nawołuje do braku samodzielności. Przypomnę, że Ewangelię zawsze należy czytać w całości. Jeżeli jakiś fragment jest dla nas niezrozumiały, to musimy innym fragmentem ów moment ewangeliczny zinterpretować. Przecież Pan Jezus mówi o tym, że jeżeli ktoś dostaje talenty, to powinien je rozmnażać. Źle się dzieje, jeżeli one nie są przepracowywane przez człowieka. Podsumowując ten oto punkt. Najlepiej by było, gdybyśmy połączyli młodszego syna ze starszym. Przecież ewangelista Łukasz w momencie, w którym syn przychodzi do taty i mówi, słuchaj, chciałbym część majątku, która na mnie przypada, abyś mi ją dał. To jeszcze nie dzieje się w jego sercu nic złego. Nawet jeżeli ten majątek otrzymuje, ewangelista Łukasz mówi, że ten syn jeszcze był blisko domu. Nawet gdy zamierzał wybiegać, żeby jakąś przygodę przeżyć, jeszcze nic złego się z nim nie dzieje. Złe życie rozpoczyna się w tym momencie, w którym to jest, myślę, ważna uwaga ewangelisty Łukasza, od razu nie czytelna, w którym młodszy syn korzysta tylko ze swojego majątku, odrywając się od majątku taty. Jeszcze spróbuję tę myśl pogłębić. Ona, uważam, jest dosyć istotna dla zrozumienia sedna sprawy. Zobaczcie, że jak starszy syn przychodzi, jest niezadowolony z tego, że jest uczta i ona się odbywa na cześć powrotu jego młodszego brata, to mówi z wyrzutem do swojego ojca. Mnie nigdy nie pozwoliłeś zabić jakiegoś zwierzaka. Nigdy tego dla mnie nie zrobiłeś, chociaż jestem przy tobie cały czas. Wtedy tata mówi do starszego syna. Ale kochany, przecież wszystko to, co moje, do ciebie należy. Co za problem, żebyś jakiegoś dnia poszedł do chlewu, czy do czynnego chlewu może nie, ale gdzieś tam, gdzie znajdują się zwierzęta, wyciągnął jakiś cień, zabił, zaprosił przyjaciół i zaczął się bawić. Ty jesteś niesamodzielny. Połączmy młodszego ze starszym synem. Chodzi o to, żebyśmy byli samodzielni i twórczy w korzystaniu nie tylko z własnego majątku, ale także z majątku taty. Jeszcze raz, już myślę, to się bardziej rozjaśnione staje. Chyba nie łatwo, nie? Nawet się ciekawe zaczyna coraz bardziej robić. Znaczy, Ewangelia sama w sobie jest ciekawa, co ja wygaduję. Jakaś herezja puszczona przeze mnie, ale na szczęście nie będę się kluczowo trzymał. Pięknie by było, gdyby syn marnotrawny, biorąc swój majątek, potrafił go rozmnożyć. Powiedział tacie, słuchaj, ja muszę wyjechać z domu, bo się źle czuję, bo tata by powiedział, błogosławię ci, synku kochany, ale uważaj,
dar, ale zapominasz o majątku taty. Za chwilę nawet swój charyzmat i talent rozpłoniesz. Popełnisz mnóstwo błędów. Ja nie przejmuję się przykazaniami, a szkoda. Pewnych rzeczy nie warto zatracać. Nie musisz wszystkiego próbować na własnej skórze. Zaufaj, że to dziedzictwo taty jest mądre. Nie burz się bezmyślnie. Gdybyś ty wysłuchał taty do końca, w pierwszym, drugim, szóstym, ósmym przykazaniu, byś był bardziej szczęśliwy i twój majątek by się o wiele bardziej rozszerzył. Jak warto słuchać taty, który jest naszym kochanym Bogiem. Oczywiście, że jak się buntujemy, to Pan Bóg nas nie trzyma na siłę. Ubolewa nad tym, że my chcemy po swojemu zrobić. Nie odbiera nam talentów. Zobaczcie, ilu jest talentowanych ludzi, którzy nie wierzą w Pana Boga. Przecież Pan Bóg, gdyby chciał, w tym momencie, w którym jakiś wielki, wybitny profesor, odkrywca kilku planet, odchodzi od Boga i mówi, nie ma go. Pan Bóg mówi, no to proszę, zabieramy Ci nóżek, a i tu zmniejszamy do 14,5, no i teraz musisz smoczyć. Bóg tak nie działa. Nie postanawia upokorzyć człowieka, nie podkłada łup. Nie, Bóg jest miłością, a jednocześnie mówi, nie rezygnuj z mojego majątku, proszę. Czy ty naprawdę chcesz się poparzyć? Nie rezygnuj. Starszy syn, to jest to drugie miejsce, które dotyka, już z końcówki Ewangelii łączy z historią młodszego brata. On miał wszystko na wyciągnięcie ręki. Jemu tej samodzielności brakowało. Czasami w życiu duchowym zachowujemy się jak starszy brat. Cały czas trzeba nam mówić, słuchaj, a teraz już to spowiedzi. Dobrze. A teraz do paciorka, już jest 20. Dobrze. Co tam ksiądz powiedział w tym tygodniu? Pismo się to otworzył. Dobrze, bo tam ksiądz tak powiedział. Bądź samodzielny. Zaczerpnij częściej z Bożego dziedzictwa. Zacznij się bać. Nie chrześcijaństwo, tylko tym, co ono ma. Zacznij się radować, wykorzystywać to, co Bóg ci dał. Naprawdę to przynosi szczęście i radość. Tak zwyczajnie, tak po ludzku. Kolejny punkt. Kiedyś różni znawcy psychologii ludzkiej powiedzieli, że wiele zależy od seksualności człowieka, jak człowiek zaczyna być w pewnym momencie swojego życia. I rzeczywiście, jak patrzymy na Kościół, to sami chrześcijanie przechodzili różne etapy w podejściu do seksu. Zaraz powiem, dlaczego ja w ogóle ten temat teraz podjąłem. Jakby nie z grupy, nic krytykuje, prawda? On tu jest w tej Ewangelii. Kościół zawsze głosił, że seksualność jest darem Bożym. Że należy ją przyjąć, ją zaakceptować. A wtedy ona wyda przepiękne urodzenie. Seksualność jest Bożym dziełem. Pan to tak zaplanował, że gdybyśmy by nie mieli, panowie, testosteronu, to by nam się nic nie chciało. Tak, to nas pobudza. Pan tak to wymyślił, to jest piękne. A jednocześnie powiedział, ale to jest nie muszę dać tą kobietę, bo ty inaczej padniesz. No. Bez kobiety będzie ciężko człowiek. Kobieta to samo, bo potrzebuje tego ramienia męskiego. Nie będę już teraz nabijał. Ktoś, kto nie ma uporządkowanej seksualności, zaczyna totalnie głowić. Zobaczcie, że o seksualności w Ewangelii, o synu Marmora,
Ciebie, Panie Boże, moje życie nie jest tak radosne. Ja już wysycham. Ktoś, kto przestrzega na przykład celibatu, nie będzie Panu Bogu wyżywał. Ktoś, kto przestrzega.